Wkrótce na ulicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyjadą autobusy napędzane wodorem. Pierwszych 20 pojazdów trafi do gmin w połowie przyszłego roku, a kolejnych 10 z opcją zasilania wodorem w późniejszym czasie. Projekt przygotowywany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię obejmuje również budowę dwóch stacji tankowania wodorem. Będą one ogólnodostępne. PKM Tychy oraz PKM Świerklaniec podpisały umowę dotyczącą uzyskania dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska stacji tankowania wodorem. To jest kwota, która wynosi około 10 milionów złotych. Nie jest to jeszcze koniec działań związanych z naszym projektem. Mianowicie w najbliższym czasie, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, ogłosimy przetarg dotyczący zakupu paliwa wodorowego. Pierwsza na Śląsku, a druga w Polsce komercyjna stacja tankowania wodorem powstaje przy Dworcu Komunikacji Miejskiej w Rybniku. Prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. Również Rybnik pozyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wodorowych autobusów. Chodzi nie tylko o zieloną energię i ekologię, ale też ekonomię. Paliwo takie, do którego żeśmy się przyzwyczaili przy tankowaniu naszych samochodów, będzie drożało z roku na rok. Na początku wodór powinien być paliwem droższym, ale potem coraz tańszym. Tak mówią analizy ekspertów. Miasto Rybnik stawia na zieloną energię, którą chce w przyszłości samo produkować. Zainwestowaliśmy w autobusy wodorowe, które w drugim kwartale tego roku wyjadą na ulice miasta. Autobusy zasilane wodorem z założenia mają większe zasięgi przy jedynym ładowaniu niż te z napędem elektrycznym.